Przedstawiam pana dyrektora, pana Ramiora Sławickiego, pana Romualda Nowaka i chciałabym w pierwszym rzędzie podziękować mu za umożliwienie mi zrobienia tej wystawy, która jest no, w jednej technice wykonana, bo akwarela. A myślę, że po prostu miejsce i miejsce dla wystawy jest adekwatne do pewnych nawet tematów tutaj związanych z tytułem tej wystawy. Prosiłabym pana dyrektora o wyrażenie jakieś zdania dla związku na przykład artystów plastyków czy odbiorców, o co pan sądzi o tej wystawie. Pani Danusia bardzo długo czekała na tą wystawę w Panoramie razem z mężem, z panem Zdzisławem, który niestety nie doczekał. I ja cały czas sugerowałem, że musi to być temat wrocławsko-lwowski, bo tylko taki profil tutaj prezentacji może być. I kiedy pani Danusia powiedziała, że jest gotowa, że już ma taki profil swoich dzieł, to zaprosiliśmy ją do siebie i to, co tutaj pokazała, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wystawa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Przez ten okres zwiedziło ją ponad prawie 30 tysięcy zwiedzających. Myślę, że to jest bardzo dobra frekwencja. Niewielu artystów może zazdrościć takiego zainteresowania. To zainteresowanie nie tylko poziomem tych prac, o czym świadczą te wpisy w księdze honorowej, ale tak samo zainteresowanie i prośba o kontakt, bo było wielu chętnych do tego, żeby te prace nabyć, zakupić. Było pytanie, kiedy się kończy wystawa, bo te wspaniałe właśnie przykłady tej przyrody, takiego mikroskopijnego spojrzenia na tą przyrodę cieszyło się tutaj wielkim uznaniem i my też się cieszymy z tego, kiedy artystów, których tutaj prezentujemy w Panoramie, podziwiają nasi zwiedzający. Wielu z nich nawet no, porównywało tutaj panią Danusię i jej talent z talentem Styki i Kossaka, co też znalazło wyraz w księdze honorowej, którą tutaj prezentowaliśmy cały czas. Bardzo dziękuję, że pan potwierdza taki odbiór wystawy.